Siema, Pet Simulator X, odcinek kolejny, łapkę zostaw dla nowej aktualizacji w Pet Simulator. Słuchajcie, jesteśmy na nowym update'iku i mamy, słuchajcie, rzeczy tutaj nowe. Secret Room, nie wiemy gdzie jest, ale go pewnie znajdziemy. Nowe jajko, nowe pety, Huge Green Balloon Cut, nowy exclusive, Trading Chat, Pet Locking, dwa razy Equip in Hardcore. Co? Że więcej? Nie mam pojęcia, o co chodzi, dwa razy Equip in Hardcore. Diamond Leaderboard, Hoverboard Upgrades i Diamond Cup razy 4, Console Support, może na konsolach grać. Dark Matter Slots, nie mam pojęcia, o co chodzi, czy co to jest. Mamy dalej Balance Fixes, czyli teraz bardziej jest wszystko zbalansowane. Exploity spatchowane i kolejny update za tydzień, także spoko, zobaczymy sobie. Szukajmy tego sekretnego pokoju, bo mnie to zastanawia, gdzie jest ten sekretny pokój. Bo tak jakby nie wiemy, gdzie on jest. Może będzie gdzieś na spawnie, może będzie gdzieś indziej. Please give pet, ludzie piszą, to jest spoko. Gdzie mamy ten leaderboard diamentów? Czy trzeba będzie chyba grę zasertować? Bo słuchajcie, ja nie wyszedłem z trybu od mega dawna i nic tutaj się nie stało, oprócz wyświetlonego komunikatu, że jest update. A czy mamy już te ekskluzywy? Zobaczmy. Exclusive Neon Twilight Egg. Jest przecena, za 400 Robux możemy otworzyć raz, za 1203 i 10 za 3200. Ja pierdziele, Peston nie zawodzi, zawsze można dropnąć peta, słuchajcie. Ale ładne są te huge, to trzeba przyznać, ten jest bardzo ładny, bardzo bym go chciał. Także fajnie, bo jakbyśmy go dropnęli kiedyś, albo go dostali, albo stradeowali. To już zobaczymy, słuchajcie, szukamy tego nowego, nowe jajko miało też być, właśnie, nowe jajko. Czy ono jest w Secret Roomie, czy nie jest w Secret Roomie, to jest ważne. To wygląda jakby tutaj było wejście do jakiegoś Secret Roomu, także ja bym sobie tutaj wskoczył. Tutaj nie można wskoczyć, tutaj są jakieś pety tylko poukrywane. Gdzie jest Secret Room? Halo! Gdzie jest Secret Room? Czy ktoś już go znalazł, czy nikt go nie znalazł? Bo chcemy zobaczyć Secret Room, bo chcemy zobaczyć nowe jajco. Halo! Gdzie jest nowe jajco? Czy ono jest może po prostu na Cat Paradise? A, chyba nie. Oj, chyba nie, ale gdzie możemy mieć ten secret room, słuchajcie, to jest ciekawe, bo jeszcze nie mamy pojęcia. Ja, mi się zdaje w ogóle, że mapa się nie zaktualizowała, słuchajcie, i będziemy musieli grę zastartować, bo tutaj nigdzie nie ma secret roomu, także słuchajcie, ja sobie grę muszę zastartować i zaraz zobaczymy, gdzie ten secret room jest, także szybki restarcik i widzimy się za sekundkę. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w ogóle na serwerze prywatnym Brota, sobie pozwoliłem wbić, bo jestem jego sponsorem, także pozdrawiam cię, Brot. I słuchajcie, patrzymy sobie, co tutaj mamy, czy, bo to jest nowy serwer, totalnie, więc tutaj powinno to być. Gdzie może być ten secret room? To jest ciekawe, bo to może być wszędzie, ale na leakach wyglądało to, jakby to było, wiecie, o! Mamy, dobra, słuchajcie, lokalizacja jest tutaj, obok wodospadu, możemy wejść, mamy tutaj secret room, 7,5 tyliona rainbow coinsów, ja pierniczę, słuchajcie, w tym momencie jestem totalnie w tyłku, ja mam 65 miliardów, nie trylionów, a trzeba mieć 7,5 tyliona, także ile by mi to zajęło dropienie tego, 292 miliony, Słuchajcie, to mi zajmie nockę, więc chyba nie dostajemy z tego update'u nic, co jest bardzo smutne w sumie. Jedynie co to mogę za Robuxy kupić, jajko. Dlaczego taka ilość? To trzeba nawalać jak powalony, żeby to... A, bo są jeszcze... Czekajcie, bo są jeszcze te... Są jeszcze te worki przecież. Ty, to może nie być tak ciężko, ale no, żeby wbić tutaj 7,5 tyliona, no to myślę, że z 3-4 godzinki bym musiał tutaj posiedzieć. Co jest bardzo niepokojące, ale przynajmniej znaleźliśmy, ok? Przynajmniej znaleźliśmy, szkoda tylko, że wydałem kasę wcześniej, bo tak to bym dał radę. Także słuchajcie, no możemy sobie jedynie tutaj, wiecie, pozbierać, no ale to raczej nic nam nie da. Szczerze trochę smutek, że takie drogie jest, ale no mogliśmy się tego spodziewać, że Preston da update, gdzie są ekskluzywy. Jest Secret Room, także jak macie kasę, możecie sobie wbić i zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. No ja niestety kasy nie mam. Nie spodziewałem się, 7,5 tyliona, przecież go powaliło totalnie. Zobaczmy sobie ten Secret Room jeszcze raz, bo ten Secret Room jest za wodospadem, słuchajcie, za wodospadem. Jest ukryte przejście, także fajnie, tylko że no 7,5 tyliona to jest za dużo, ja pierdzielę, przecież ludzie będą zbierać nocki teraz na tej skrzyni będą nocki, żeby sfarmić tą kasę, no to będzie bardzo długo to zajmie, słuchajcie, także no mega powolony, no kupiłbym to jajo jedno, zobaczyć co mi dropnie, słuchajcie, no tak na jajec, zobaczmy, 400 robuxów na jajo.
Zobaczmy, co poleci. No, no, no najgorzej być nie może, co ja? No zobaczmy, zobaczmy. Może poleci Huge? A, mamy to w ekwipunku, no tak, przez teraz te jajka są w ekwipunku. Wszystkie boosty mam odpalone, wątpię, że trafię dwa razy pod rząd Huge'a, bo ostatnio trafiłem Tero Huge'a, Huge Inferno Kata. No to zobaczmy, co będzie teraz, zobaczmy, co się stanie, jak otworzymy sobie jajco w tym momencie. Uwaga, 3, 2, 1, tak, dawaj. I dostajemy Neon Twilight Cat, nie. Nie, najgorzej, pokaż się kolego. Pokażcie, gdzie jest ten Neon Twilight Cat w ogóle? Gdzie on jest? A on jest... A, bo to jest kompanion, no tak, przecież to jest tak nieopłacalne. Co to ma znaczyć? Halo, co to ma znaczyć? Przecież to jest cringe totalny, cringe. Nie, no to jest cringe totalny, cringe, totalnie. Nie, no kurde. Co to ma być? A, te kompaniony mi się nie podobają. Ni tego zbierać, ni nic. Odbierzmy sobie gifta może. Kurde, strasznie średni ten update. W sensie, jest nowe jajo, ale ono jest w Secret Roomie i trzeba odblokować ten Secret Room, co nam zajmie bardzo długo, więc po prostu na pewno będzie kolejny odcineczek z tego, bo musimy na całą noc zostawić w farmie, nie? Nie mam pojęcia, czemu tak długo jest, ale zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz, bo jak wejdziemy na Void, to tam była informacja w update'cie, że po prostu, czekajcie, The Void, jest. Że podobno dwa razy pets equipped. I nie wiem, o co chodzi, dwa razy pets. I nie wiem, czy to jest moc, czy to jest co? Nie mam pojęcia. Idziemy na hardcore mode i zobaczmy sobie, co my tam mamy. Także let's go, myk, i zobaczmy, co my tu mamy. Zobaczmy, co my tu kurde mamy. To jest ciekawe, słuchajcie, to jest ciekawe. Co my mamy w tym Voidzie teraz z tymi petami? Że co, możemy 40 petów założyć? Czy to było tak OP, że ja nie mogę? Zobaczmy w takim razie, greetings, 42 pety?! Okej, czyli tak, możemy założyć tyle petów. Ja jestem na steampunku, niestety nie progresowałem na tym. W ogóle mi się nie chciało, progresować na tym hardkorze, bo wiecie, myślałem, że update'ów nie będzie. Isi, ja, co jest? Pozdrawiam oczywiście Shadow Sun. Bo aktualizacja jest to, oczywiście wbijam na peta. Słuchajcie, zobaczmy, czy damy radę coś... O, damy radę coś tu rozwalić. Aha, już pamiętam, czemu ja w to nie grałem. Bo tak ciężko jest tutaj zebrać coiny. 11 milionów, a my dostajemy po 3000. No tak, dobra. Pamiętam już, czemu ten hardcore world był taki mocalny. Słuchajcie, już pamiętam. A my wszystko kosztujemy, więc naprawdę ciężko jest na tym hardcore coś zdobyć. Bo naprawdę ceny są powalone względem tego, ile się tutaj zarabia kasy. Także jest to hardcore. Ale teraz 42 pety założone się nawet opłaca grać na tym hardcore. Szczerze, te 42 pety są całkiem w porze, słuchajcie. Całkiem w porze są, także ja bym może zagrał, ale najpierw muszę wrócić do normalnego świata i sfarmić, także to jest największy minus, bo szczerze nie spodziewałem się, bo wyobraźcie sobie, że jesteście na Hardcore Worldzie i gracie tylko na Hardcore Worldzie i nie zbieracie coinów na zwykłym świecie, bo gracie tylko Hardcore, który miał mieć update'y związane z Hardcorem. I wyobraźcie sobie, że musicie na Hardcore zebrać 7,5 tyliona coinów. Gdy coiny lecą w ten sposób, 1000, 3000, 7000, no przecież to jest żart, przecież to się nie da nic zrobić. Przecież się nie da nic zrobić, to jest powalone, to jest zepsute. Jakby, nie wiem, czy ktokolwiek otworzył ten świat. Pewnie niektóre świry tak, bo które farmiły cały czas na tamtej skrzyni. No ale nockę trzeba będzie zawalić i zobaczymy w kolejnym update'cie, co jest, w kolejnym update'cie, w kolejnym odcinku, co jest za tymi drzwiami. Jestem ciekawy, a jednocześnie jestem bardzo zawiedziony. Preston, zmień się i dodawaj te update'y bardziej realne, a nie takie, że trzeba grać dwa miesiące. Albo otworzyć sobie jajko za Robuxy, także... No dla mnie cringe'owa trochę, ale to od każdego zależy. Napiszcie, co się działo w update'cie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, łapka, komentarzyk, subik, no i siemadu!